Maria Serodziuk. A teraz tak, moje pytanie jest takie. Rozumiem, że teraz rzucasz się w wir światowego życia i o telewizji zapomniałaś. Nie, absolutnie. Telewizja jako moja praca stanowi dla mnie priorytet. Niesamowicie satysfakcjonuje mnie ona. Czuję się w ten sposób, że się samorealizuję w tej pracy i to jest dla mnie najważniejsze. Przygoda z Miss Polonia, z konkursem Miss Polonia 2012 stanowi dla mnie oczywiście niesamowite dodatkowe doświadczenie, które jest fajne, po prostu ono jest fajne i mam poczucie satysfakcji, że jestem, że mam predyspozycję ku uczestnictwu w nim i że tak sukcesywnie mi ono wychodzi. Jestem przeszczęśliwa, że potrafię zarówno życie zawodowe, jak i prywatne i dodatkowo hobby, zainteresowania tak równolegle realizować. To jest naprawdę fajne. Powiedz nam jeszcze tylko coś o sobie. To znaczy to, że jesteś związana z taką korporacją, to już wiemy, ale jeszcze coś więcej. Skąd pochodzisz? Przepraszam, kobieto wiek się nie pyta, więc nie pytałem mianowicie. Co studiujesz? A może coś, co już skończyłaś? Mam 23 lata, jestem z Lewina Brzeskiego, a obecnie mieszkam w Opolu już od 4 lat. Jestem absolwentką Politechniki Opolskiej na kierunku europeistyka, to jest stopień licencjacki, a od października będę studentką studiów magisterskich drugiego stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Czy długo idzie razem z intelektem? Niejednokrotnie to słyszałam. Czuję się dumna z tego względu, że faktycznie tak o mnie mówią i to jest satysfakcjonujące. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A powiedz mi, zmieni twoje życie wygrana w tym konkursie i nie wiem, prezentowanie opolszczyzny na terenie całego kraju? Nie, absolutnie. Mojego życia to nie zmieni, ponieważ moje życie tętni życiem, w cudzysłowie, naprawdę na różnych płaszczyznach. A konkurs stanowi dodatek, stanowi niesamowitą przygodę, która oczywiście możliwości jakieś poszerza. Poszerza różnego typu horyzonty. Mam przynajmniej taką nadzieję. Niesamowita nagroda, wyjazd do Turcji. Jednak jest fajną, naprawdę fajną rzeczą i owszem, zmieni, że pojadę do Turcji na cały tydzień z osobą towarzyszącą. To jest fajne. No zmieni się na tydzień. Czy jest osoba towarzysząca, bo my jesteśmy chętni się zabrać. Tak, osoba towarzysząca jest. Była gdzieś tutaj na krzesełku, siedziała, dopingowała mnie. To mój chłopak, nazywa się Jacek i dodawał mi skrzydeł. Dziękujemy Ci.